Jeszcze chcę wam pokazać mały bonus, czyli dziewczyny sprawdzą perfumy, które są uznawane raczej za kontrowersyjne, ale też nie chciałbym, aby sugerowały się, że będą to same śmierdziele, bo przykładowo jest tutaj zapach, który zdaniem wielu jest wybitny, chociaż mi się trochę, delikatnie mówiąc, trochę nie podoba, no ale zobaczymy, co dziewczyny będą miały do powiedzenia na temat tych perfum. Nie obchodzą mnie oceny, chciałbym, żebyście wybrały najgorszy zapach z tych, które teraz zobaczycie, ok? Ok. Super. A few moments later. Niech nas ma Odyn w opiece. Bardzo dziadkowe, takie ciężkie. Nie, no tutaj to mogło być 10 zł w kiosku kosztować. Dobrze, dobrze. Nie, no to spokojnie może być numer jeden w najgorszych, ale może poczekajmy. Tak, no. tak. Dobrze, okej, okay, no to nie będziemy tutaj się rozgadywać. Nie, no pasuje, jest niefajne. Dużo ludzi zarzucało mi, że niesłusznie krytykuję te perfumy. Dla mnie jest to zapach tojtojowy. Ono? Czyli to, co to jest? Nie, no autentyk, no pachnie jak tojtoj. A niektórzy twierdzą, że jest to arcydzieło. Tak. To jest trochę chemiczny zapach, a troszkę pomieszane ekstrementy, więc... Tak. Dobra, jest to Yves Saint Laurent Kuros. Niektórzy te perfumy cenią bardzo wysoko. Moim zdaniem może kiedyś one nie były aż tak tragiczne, ale w nich czuć po prostu, że są to perfumy z poprzedniej epoki. Perfumy dla kogoś starszego. Po prostu takich perfum się dzisiaj nie robi, nie bez powodu. Jest to zapach, gdzie jest dużo cywety, czyli nuty totalnie animalne. To się kojarzy często z, właśnie z czymś fekalnym. No, mi się to kojarzy. Ktoś coś takiego produkuje? Produkuje, niektórzy nawet noszą. Niektórzy to uwielbiają. Nuty fekalne. Dobra, to zapamiętajcie ten zapach, albo odłóżcie sobie gdzieś patuszki. Dobrze. Dobra, zobaczmy na perfumy numer dwa. Czy wam się podobają, czy opinia, że są kontrowersyjne, jest przesadzona? Podobają się? Nie podobają się. Przesadzona. Idźmy dalej, proszę. Smród to dobrze, jest. No to tak. Wiesz co, pachną jak menel na dworcu, naprawdę, autentyk. Menel mógłby nawet fumować i tyle. Też bez to się. Są gorsze od poprzednich, czy nie? Chyba nawet gorsze. Nie czułam chyba nigdy nic tak strasznego u ciebie. Dobra, no okej. Okay. Są to perfumy, dobra, teraz ciekawostka, które stworzyła NASA. Tak? Po to, żeby uświadomić przyszłym kosmonautom, jak pachnie kosmos. To jest zapach kosmosu? Podobno tak. Dla mnie to pachnie, wiecie czym? Spalonymi kablami. Takim topionym plastikiem. Jest to NASA Odo Space. Smród totalny. Dobra, nie. Czyli gorsze niż poprzednie, tak? Można dać zero w rankingu? Nie oceniamy, ale możemy w sumie. No na razie są po prostu łeb w łeb. Dramat. Na najgorsze. No, smród, brud i ubóstwo. Jedne i drugie takie... To już chyba wolimy zapach tojtoja niż z tego maszu. To już wolimy po prostu zapach wody, czyli taka neutralność totalna. To jest zero z perfum. Tak, to nie są te fekalne, tylko urynarne, tak? Uryna od moczu, tak? Tak. Nie wiem, no ale w każdym razie no, też uważam, że są nieprzyjemne. Perfumy numer 3. Czy są przyjemne, czy nie bardzo? Boże, jakie fajki. Fajki? Okej. Okay. Czujesz może i fajki. Wiem. Ale też jakieś takie ziołowe są bardzo te. Mhm. Tak. Ale bardzo mocne, takie... Taki zapach takiej starej apteki z takiego, nie wiem, XVIII-XIX wiek. No, mogą się tak kojarzyć faktycznie. Wiesz co, mi pachną jakimś takim materiałem przysiękniętym fajkami. Nie wyobrażam sobie człowieka, który chciałby tak pachnieć. Okej, okay. Gorsze czy lepsze od poprzednich? Nie, no nic tego nie przebije. Bardziej intensywne niż poprzednie, więc chyba im bardziej intensywność jest mocna, tym jest jeszcze gorzej. A mi się wydaje, że jednak... Mimo, że nie są fajne, to byłabym w stanie je przeżyć bardziej niż te poprzednie. Nie są odrzucające, są takie... Nie kojarzy się z kupą po prostu. Tak, ani nic takiego. Jest to T-Rex od Zoologist i jest to zapach, który miał symbolizować koniec świata. Czyli właśnie jakieś tam meteoryty, rozwaloną ziemię i tak dalej. Myślę, że udało się twórcom, że mi się kojarzy to właśnie też z jakąś spalenizną, ale faktycznie nie tak wstrętną jak poprzednie perfumy. I przechodzimy do ostatniego zapachu. Zobaczcie jeszcze na to. Nie, no to... Jest jakieś takie słodkie, ale jest odrzucające.
To jest coś dziwnego, nie jest ładne, ale dwa pierwsze były najgorsze i ciężko przebić tam te zapachy. No okej, no to nie będziemy tutaj się rozgadywać, czyli nie jest tak źle, tak? Znaczy nie, ja dla mnie jest mdlący i robi mi się niedobrze przy nim. Jest to coś odrzucającego. Ale nie tak jak te pierwsze. To jest zapach, który miał odzwierciedlać ludzkie wydzieliny i... Właśnie, ja wiedziałam, że to skądś kojarzy i to wcale nie jest nic fajnego. Z pracy? Mhm. Okej, dobra. Klaudia pracuje w szpitalu, więc być może jej się tak kojarzy ten zapach. Niektórzy twierdzą, że te perfumy pachną, czy tam śmierdzą, spermą i tak kojarzą ten zapach. Właśnie, było to coś nieprzyjemnego. Okej, czy ale i tak jest lepszy niż poprzednie, tak? No, jest lepszy niż 1 i 2. Okej, podsumowując, powiedzcie, które perfumy spodobały się wam najmniej? Najmniej? Ze wszystkich ludzkich wydzielin najmniej lubię mocz, więc myślę, że dwójka. Dwójka, tobie się skojarzyły te perfumy Odo Space z moczem, okej. Bardzo. Czyli dwójka, dobra. Ja mam dylemat między jedynką i dwójką, więc dla mnie to jest jeden i dwa w sumie mogę wymienić. Tak? Oba te zapachy. Egzekwo. Tak, egzekwo równie nieatrakcyjne. To ja tylko mogę pozdrowić fanów Kurosa. Jak widzicie, nie tylko ja twierdzę, że te perfumy nie są zbyt fajne. Dobra, wcale mnie nie dziwi wynik tego testu. Dla mnie, jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że dla mnie chyba najgorsze są jednak numer dwa, czyli te kosmiczne palone kable. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję również dziewczynom. Dzięki. I widzimy się, jeżeli tylko chcecie, w kolejnym filmie o podobnym klimacie. Zostawcie komentarz. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Pa.